myśleć, że to będzie akcja życia. No dobra, muszę mieć ten tusz. Malwina i Nikola chcą okraść kogoś z klasy. Patrz, to jest plecak Bartka. Zawsze ma dużo hajsu. No i co, zamierzasz go okraść? Daj mi kasę. Nie będę stała na czatach. Ale Malwina, on jest fajny i nie chce go okradać. Okej, to ty pilnuj. Dobra. No dobra. Ej, Malwina, co ty robisz? Nic. Jak to nic? Przecież wiesz, że mnie okradasz. Odbiło ci? Trzymaj tą kasę, a ty miałaś pilnować. Gdzie ty idziesz, halo? Do łazienki nie wolno? Ta, to jedę do Stańko, proszę bardzo. Jezus, no i za kim? Malwina, stój! Nikola chce pomóc Malwinie i przekonać kolegę, żeby nie poszedł na skargę do wychowawczyni. Ty, po pierwsze, okradała mnie, a ty najwyraźniej jeszcze w tym pomogłaś. Marcek, ale ona ma problemy w domu. Tak, jakie problemy może mieć bogata laska? No właśnie, ona jest bogata i kradnie, nie dziwi cię tani trochę? No, chyba, że jest kleptomanką. Marcek, słuchaj, ona ma problemy w domu. Rodzice kompletnie przestali dawać jej kieszonkowe. Ona nawet nie ma pieniędzy na bułkę w sklepiku. No chyba sobie kpisz. No właśnie nie, mówię prawdę. Nie wkurzyłbyś się, gdybyś tak miał w domu? Może bym się wkurzył, ale na pewno bym nie kradł. Łatwo tak mówić. Jak masz nas wsypać, to wsyp obie. Ja chciałam jej pomóc z tą kradzieżą. To było głupie, wiem. Mogła mi powiedzieć, żeby nie kradł. No i po pierwsze powinnaś jej powiedzieć, a po drugie nic mnie nie obchodzi, że ona nie ma żadnego kieszonkowego. Ale tu nie tylko kieszonkowe chodzi. Rodzice nawet nie zorientowali się, że ich córka od roku jest wegetarianką. Kompletnie ją olali. Dobra, lubię cię i tylko przez to nie powiem nic, Stańko. Ale następnym razem, jak cokolwiek zobaczycie, że komuś kradniecie albo mi coś ukradniecie, macie przerąbane. Nastolatka cieszy się, że dzięki niej koleżanka uniknie kłopotów w szkole. Malwina! Malwina, słuchaj, Bartek obiecał, że nikomu nic nie powie. Niech powie, nie obchodzi mnie to. Słucham? Naprawdę chcę, żeby wszystko się wydało? Tak, chcę. Ale dlaczego? O co chodzi? Wsadzą mnie do poprawczaka i przynajmniej będę dalej od rodziny. O czym ty mówisz? No... Prawdę! Op! Otrząśnij się, dziewczyno! Ludzie mają gorsze rodziny! Współczuję, ale jakoś mnie to nie pociesza. Chodź, przestań gadać głupoty, idziemy do klasy.